Mam nadzieję, że nie. Do końca nie było w ten sposób. Jeżeli wyciągamy konsekwencje, to przed sytuacją, w której dopuszczamy do walki, analizowaliśmy to razem z sprawami jednego i drugiego zawodnika i jakby pierwsza sytuacja, to, że było over 1 kilo, to jest sytuacja wypadku, tak? A to, że było 600 gram nadwagi w spodenkach, czyli de facto jakieś 300 gram nadwagi, to była sprawa dyskusyjna już zaraz po oficjalnym ważeniu. Szymon Bonikowski zadecydował, że nie chce, aby Akacio już wycieńczony jeszcze dodatkowo robił te 300 gram. Tym bardziej, że w całym zamieszaniu w międzyczasie jeszcze przyjął jakieś płyny, więc sprawa była już taka matematyczno-aptekarska, musielibyśmy liczyć dokładnie, ile odejmować. Oczywiście są dwie drogi. Albo można ujmować rangę pojedynku i ciężkich przygotowań zawodników z powodu takich zdarzeń, albo można zlekceważyć te zdarzenia. Myśmy się podjęli tej drugiej drogi. Wydaje nam się, że pojedynek był godny, pojedynku o pas i ja się nie wstydzę, że o ten pas był. Nie wiem jak. Jeśli już mowa o tym pasie, to jeszcze jedno pytanie. Martin chyba w jednym z wywiadów mówił, że pretendentem do tego pasa w następnej walce będzie Borys Łękowski i czy ta deklaracja wstępna będzie podtrzymana? Podtrzymujemy. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Kto chce zadać pytanie, proszę rękę do góry. Rozumiem. Nie, ja mówię, to jest patrzenie tego Marcina, to są pytania do właścicieli związane z występem Wybiła Sikera. Był przymierzony do Janka Płachowicza, Janek przy okazji powiedział, że będzie najprawdopodobniej musiał pauzować do jesieni, ponieważ nie ma za dużo innych nazwisk w wadze półciężkiej w waszej federacji. Czy planujecie dać Grillowi jeszcze jedną walkę, czy po prostu czekacie na drugą połowę tego roku na walkę z Płachowiczem? Ciężko powiedzieć, no nie zastanawialiśmy się. Na pewno Zwykler wystąpi jeszcze na naszej gali, bo zasłużył na to tym nokautem. A czy będzie to Janek, no to jeszcze parę składowych, przez Janek jeszcze. Także to dzisiaj nie odpowiemy chyba na to pytanie, prawda? Nie odpowiemy, ale każdy z zawodników, który przyjeżdża na galę KSW, jest podpisywany tylko na jedną walkę. I pan, panie redaktorze, powinien już o tym wiedzieć, tylko na cztery. Więc oczywiście dopuszczamy taką możliwość po bardzo słabym występie. Rezygnujemy z dalszego promowania i kontraktowania zawodnika, ale każdy tutaj z obecnych widzących ma co najmniej cztery walki podpisane. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Pytanie do właścicieli o sytuację w kategorii 84 kg. Albo wygrał swoją walkę. Swoją walkę wygrał Piotr Strus. Oni mieli zostać pierwotnie ze sobą zestawieni. Czy w przyszłości możemy się spodziewać tego pojedynku między nimi? Jeszcze raz to. Piotr Strus i Abu Azaitar mieli zostać zestawieni ze sobą. Dzisiaj obydwaj wygrali swoje pojedynki. Czy możemy oczekiwać ich starcia w przyszłości? Tak, jest to bardzo prawdopodobne. Ja tylko zasugeruję wszystkim dziennikarzom, żeby pytać zawodników, bo my jesteśmy wypoczęci i z pewnością możemy jeszcze odpowiedzieć wam na wszystkie pytania. Zawodnicy zaraz będą się leczyć i kurować, także zachęcam do tego, żeby zawodnicy byli bohaterami tej konferencji. Bo zwykle jest tak, że my z Martinem jesteśmy tutaj głównymi gwiazdami, a to chyba nie o to chodzi. Proszę bardzo. Jeszcze ma pytanie, ręka do góry. Proszę bardzo, przedstaw. Tu pytanie do Piotra Strusa. Byłeś sporym underdogiem w tej walce z Kurowiczem. Chyba twój występ z życia. Powiedz, jak sam tutaj jest po walce i jak oceniasz ten występ i tę walkę? Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że byłem bardzo przygotowany. Nie mam żadnych uszczerbów na zdrowiu, więc się bardzo cieszę. Co mogę powiedzieć? No, walka uważam, że jest udana i była dobra. To mam pytanie do pana Bochuty. Początek walki z Radomskim nie był wyjątkowy. Powiedz, jak się sprzeczyłeś w walce, jak ten początek oceniasz z twojej perspektywy i jak samo zakończenie, jak się czułeś? Na początku czułem się jeszcze święty, zdecydowany. Drugi ludzie nie spowodują się inaczej. To dla mnie zostało. Proszę bardzo. Ja mam pytanie jeszcze do Thompsona.
Oli, dzisiaj przy okazji wizyty w studiu wyzwanie się życzył Mariusz Pudzianowski. Jak byś odpowiedział na to wyzwanie? My response to that is that's great news. I've made it very publicly aware I'm prepared to fight anybody and everybody here in my weight division. And it's definitely an interesting fight with me and Larry at some point when the time's right. Obviously, we've got a similar background and we've done similar sort of training competitions from the strongman, world's strongest man. And obviously, he's very successful, and I've got a lot of respect for that. But of course, I'm sure everybody's aware that I've said that I'm happy to take this fight if and when it can be made. And if it's a while, I can take other fights in the meantime. But yeah, I'm very happy. You know, he's a guy that's been very successful in everything he's done. So it'd be a good honor for me to go in there and challenge him in this great federation. Oli, bardzo się cieszę z tego, że Mariusz rzucił takie słowa. Oczywiście on jest zainteresowany taką walką, mają podobną przeszłość w strongmanach i jeżeli tylko uda się dogadać w odpowiednim czasie, oczywiście Oli podejmie to wyzwanie. Może w międzyczasie weźmie też jakieś inne walki, jeżeli to będzie, nie będzie natychmiast, ale w każdym momencie jest gotowy walczyć z Mariuszem. Proszę bardzo. Mam jeszcze pytanie, ostatnie pytanie do Krzysia Kułaka. Bolesna swoje przegrana, powiedz, przed walką właściciel Federacji Maciek Krawiński mówił, że jeżeli przegrasz, to będziesz rozmawiać o rozwiązaniu kontraktu, a po końcu kariery, jak ty sam czujesz się po walce i jak oceniasz swój występ i co się dzieje w tej głowie w tym momencie? To znaczy, poczułem się pewnie troszeczkę w tej wymianie niepotrzebnie, mogłem się trzymać gęplaną. Jeśli chodzi o moją karierę w Karyzłomu, to Maćkę trzeba się pytać i Martina, ale nie mogę sobie nic zarzucić poza tym, że dałem się pogotować stójcem i tyle. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Rafała Moksa. Powiedz mi, jak oceniasz ze swojej perspektywy tą nieudaną próbę sprzętówki, która przeszła błyskawicznie niemalże w gilotynę. I druga część pytania, jak teraz widzisz swoją przyszłość w kategorii 7-7? Czy jesteś zainteresowany kolejnym starciem z Borysem lub z innymi zawodnikami? Na pierwsze pytanie, jak było? Jak widzisz to poddanie, jak widzisz tą walkę, która dosyć błyskawicznie się skończyła? Rafał, bliżej mikrofon, proszę. Bo generalnie z liniami tak jest, czasem wychodzą, czasem nie. Zobaczyłem, że jest luz i przyszedłem do drugiej części. A z tym drugim pytaniem, to tak dalej jestem zainteresowany pasem. To jest mój główny cel. Kto go będzie miał, z tym będę się biła. Ja sobie nie wybieram, czy będzie Boryś, czy to będzie Aslan. Kto będzie go miał, z tym podejmę walkę. Proszę Państwa, ostatnie dwa pytania. Ostatnie dwa pytania do zgromadzonych, bardzo proszę. Artur, tam kolega. Zaraz pytanie na Octagon. Ja mam pytanie do Mateusza Dubiłowicza. Wydawało się, że w Stójce raczej nie przegrywasz tej walki. Co to się działo, że skandałeś do gardy? Na koniec pierwszej rundy zaspałem i zostałem do góry, który złamał mi nos. No i po prostu już zabrakło z powietrza, musiałem odjechać ustami, miałem szczękę, kuba cały czas dobrze atakował, no i po prostu nie zbliżyło. Presja nie zjadła? Nie było presji, tylko mówię, na te pierwsze urodzenie. Znaczy ostatnie. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo, tam w prawo kolega rękę podnosi, jak można. Ostatnie pytanie podczas dzisiejszej konferencji. Przekażcie mikrofon, proszę bardzo. Tutaj jest pomarańczowa koszulka, kolega. O, już doszło. Bardzo proszę. Tak, już dostępne. Dziękuję. Bardzo miło szczęście, bardzo miło. Przede wszystkim chciałem też pogratulować Martinowi i Maćkowi wyśmienitej imprezy. To dla mnie zaszczyt uczestniczyć w niej, dosyć duży produkt.
chciałem zapytać wszystkich zawodników z tego, co powiedział Maciek, że to oni są dzisiaj bohaterami. Co dla was znaczy ten produkt KSW przez 10 lat tak naprawdę, bo wracacie do Wrocławia po raz kolejny. Drugie pytanie brzmi, ja poruszam się na wózku i nie przeszkadza mi to w byciu pięknym, natomiast dzisiaj jesteście trochę obici. Nie bacie się, nie boicie się wracać do domu. I te dwa pytania, dziękuję. Proponuję sprecyzować troszeczkę. Do wszystkich zawodników, gdyby ocenili KSW. Przez 10 lat. Tak, to proponuję Krzyśka, Kołaka, w tą stronę. Jedne zdanie, bo myślę, że zawodnicy są bohaterami dzisiaj. Piękne gale, piękne występy zawodników. Ja jestem dumny, że mogłem zakontraktować, że pozwolili mi zakontraktować doświadczenie federacji i za to im bardzo dziękuję. A pan? Ja KSW traktuję jako instytucję, w której pracuję. Przychodzę, robię swoje, biorę pieniądze i wracam do domu. Piotr? Tak, on fajnie powiedział, że jest to nasza praca, to więc ja się pod to podpisuję całkowicie i ja też staram się robić jak najlepiej, tylko potrafię. Yeah, there's nowhere I'd rather be fighting right now, nowhere at all. So just thank you for having me to the great company and the great fans. Bo i cieszę się, że mogę walczyć dla takiej organizacji i dla takich fanów. Significa muito, fiquei muito triste com a derrota, vou treinar mais, vou voltar melhor do que hoje. To dla mnie bardzo dużo znaczy, jest mi bardzo smutno, że przegrałem, będę więcej trenował i na pewno następnym razem wygram. Pretendo voltar e dar no máximo e mostrar que eu sou o verdadeiro campeão da categoria. Se o caso Lupa me depende de tudo, eu quero ser o campeão, tá, tô, continuando, estamos aqui no evento até me aposentar. Jestem pewien, że wrócę, będę więcej trenował, na pewno następnym razem wygram, a jakbym miał nie wygrać, to będę trenował do końca życia oraz pilną emeryturę. Udało mi się spełnić swoje marzenie, zawalczyłem na gali KSW, dziękuję organizatorom za to, że pozwolili mi wystąpić. KSW is one of the best in Europe. I fight more fights in some like big organization in Thailand, in Germany, but I never see like this organization. This is the best what I see in the last my years. I fight too much before, but I never see this. Big best organization for the fighters. Thank you, the Poland Publikum. I come from Germany, but all the people, I don't know what's the question, they like me. And thanks, I'm Martin, one of the best guys in the city for the organization, for the fighters. I'm happy to fight in KSW. Thank you, Poland. Thank you, KSW. Thank you. Paweł powiedział, że KSW jest najlepszą organizacją w Europie. Bardzo cieszę się, że może tu walczyć. Fani też go przyjmują bardzo dobrze, mimo że jest Niemcem. Wszyscy reagują na niego pozytywnie. Jego Steve Martin też jest bardzo dobrym szefem i generalnie wszystko mu się tutaj podoba. Tutaj pan Ryuta mówi, że scena jest bardzo dobra, duża i ma tylko, nie wiem, jakieś tam wrażenia pozytywne wobec tej tutaj organizacji. For me it's been a long road in this career of mine, and this is a part of one of my goals that I've reached. So fighting for KSW is a part of living my dream, and I'm very excited to fight in front of the Poland fans, and I'm very thankful. I'm grateful. Thank you. Walczenie jest moją drogą w życiu. KSW jest jednym z tych przystanków. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj walczyć i dziękuję za i jestem wdzięczny za bardzo dobre przyjęcie.
For me, I've fought all over the world for some of the top organizations, Bellator and Strikeforce and Cage Warriors and Fight Nights in Russia. And I have to say KSW is very impressive. They're top-notch. They'll rival any other company out there. And I'm very pleased to be here. I'm upset I lost, but I really hope that I have another opportunity to fight for KSW. Walczyłem na wszystkich galach, na wielu dużych galach na świecie, między innymi Bellator, Strikeforce, Cage Warriors, Fight Nights i muszę powiedzieć, że KSW naprawdę robi wrażenie i zupełnie nie odstaje od tych innych gal. Oczywiście nie jestem zadowolony, że przegrałem, ale bardzo mi się tutaj podobało i mam nadzieję, że będę mógł tutaj pojawić się ponownie. KSW pozwala na konfrontację z znakomitym zawodnikiem, więc zostawił. Dziękuję. I'm thankful to KSW treating the fighters better than any of the other organizations, to Martin and Magic, and thankful to the Polish fans, and thanks everyone. See you at the after party. Mateusz, bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim, dziękuję panom, dziękuję Martynowi, Maćkowi i wszystkim zobaczyć na ten part. Dla mnie KSW jest całym życiem. A pytanie, jak się czuję, jak teraz wyglądam? Uważam, że jestem chyba teraz w czystym miejscu. Ja muszę powiedzieć troszkę dłużej, jeżeli chodzi o KSW. KSW stworzyło prawdziwy MMA w Polsce. I my jako zawodnicy razem z tą organizacją stworzyliśmy piękną, piękną organizację. Kiedyś była najlepsza organizacja, było Pride. Pride i wszyscy marzyli, żeby walczyć w Pride. Dzisiaj marzenia się spełniają, niestety Pride nie ma, ale na szczęście jest KSW, który jest naszym Pride'em. Mamy tutaj w Polsce najlepszą organizację na świecie, jeżeli chodzi o porównanie do Pride. Więc ja się tego cieszę, że ja dołożyłem jakąś figurkę do tego i myślę, że wszyscy zawodnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, dziękujemy za konferencję. Zakończyliśmy konferencję po gali KSW 25. Zapraszamy na...